Tutaj na Rhodos naprawdę można zaobserwować takie różne rzeczy, bardzo ciekawe. Patrzcie się, jak tutaj jest bardzo zabezpieczone wejście na prywatną działkę. Są po prostu postawione trzy krzesła i jeden taki bambusik, że szlaban. Także tutaj wejście nie da. A tutaj taka, też taki fajny jakiś schowek. Taki fajny schowek. I jeszcze tutaj jedna rzecz taka ciekawa. Jeszcze taka jedna rzecz ciekawa, jak się ktoś tu w polu zmęczy, to tu ma taką pościel, sobie położył taką kołdrę i kamieniami też przyciśnięta i tutaj ma pole, coś tu sobie robi, a jak się zmęczy, to sobie tu odpoczywa. Tu sobie tak odpoczywa, a tu jeszcze jest taka dróżka. Lokalne targowisko, cebulki, ogórki, pomidorki, bananki, świeże warzywa i owoce. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Wow. Winogrony są tutaj tak dobre, że masakra. Kalimera. Kurde, nie mam żadnych eurusów, bo mam kartę. Oliwki, o, ale się pięknie wyglądają. Mam kartę, przed chwilą płaciłem za wodę 50 eurocentów, czyli 2 zł za wodę na stacji. Więc ceny normalne, standardowo samolot już leci nad drzewami. O tak, musi być. Co? I wracając do tych zakupów na stacji benzynowej, wody kosztowała 50 eurocentów, tak? 50 eurocentów i bałem się, że kartą nie kupię, a tak mi się już pić chciało. Było gorąco od samego rana. Dzisiaj chyba najcieplejszy dzień, odkąd tutaj jesteśmy. Jesteśmy tu trzeci dzień. I w pierwszy dzień mocno wiało i było tak troszkę chłodniej. Drugi dzień już było bardzo fajnie, ale jeszcze trochę wiało, a dzisiaj już w ogóle nie wieje. Jest najgoręcej, czyli już myślę, że jest dobre 25 stopni w pół do dziewiątej rano. Ogólnie bardzo, bardzo fajnie. Ale 25 to jest taka idealna temperatura, czyli nie za gorąco, nie za zimno, ale w ciągu dnia jeszcze trochę podwinduje na 27-28, ale to i tak dalej jest idealna temperatura. Powiedzmy, że dzisiaj jest no już koniec września, bo nie wiem, który jest, 29 czy któryś, pierwszy październik, bezchmurne niebo, trzeci dzień, ani nawet najmniejszej chmurki, w ogóle nic, totalnie zero.
Cały czas słońce, wielkie słońce. O, tu jakiś kościół. Tu mam jakiś kościół, więc pogoda jest idealna. No i bałem się, bo już nie wiem, czy powiedziałem, czy nie, bałem się, że nie kupię tej wody kartą. Bo myślę, taka mała kwota w Polsce, jak coś kosztuje poniżej złotówki, to chyba się nie da kupić kartą. A tutaj kosztowało 50 eurocentów, co prawda w przeliczeniu na złotówki jest to więcej niż złotówka, no ale jednak 0,50. I bałem się, że nie kupię, ale jednak kupię, także jest ok. Także jest ok. Kartą można ogólnie płacić praktycznie wszędzie, więc to też jest ok. Na Rodos, jesteśmy w Grecji na Rodos. Bardzo blisko Turcji. O, jaka to ładna uliczka. Bardzo ładna uliczka, taka. Idziemy jeszcze tam zobaczyć. Przed chwilą byliśmy na targowisku. Mamy wodę. Jest wcześnie, więc możemy jeszcze tutaj troszeczkę połazić. Nic nas nie goni. Nigdzie się nie spieszymy. W kościele ładnie grają. Zastanawiam się tylko, co to za kościół. Nie wiem. No i tak to tutaj wygląda. Jeszcze obrócę kamerę na chwilę w drugą stronę. O. I właśnie idę się jeszcze gdzieś tutaj przejść. Może trafię na jakąś fajną restaurację, żeby tu gdzieś później można było przyjść. Taksówki, wszystkie taksówki, które tutaj jeżdżą, to Mercedesy, jak widzicie. I to takie fajne Mercedesy. O, jeden Volkswagen. Co to tyle taksy? Ale kolejny Mercedes. Na cztery taksówki, trzy Mercedesy, jeden Volkswagen. O, tu mamy takie jakieś pyszności. Jakby ktoś chciał, beer, juice, pizza, makarony, pasta i steaki i hamburgery. O, bardzo ładnie tutaj tak jest. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, można spokojnie wpadać na coś do zjedzonka pysznego. Sprawdźmy, czy są tu jakieś ceny. Tak, są jakieś sceny, to ok, wszystko widać, można posprawdzać, zapauzować film. Ja to sobie nagram, żebym później wiedział i mógł coś sobie porównać dla samego siebie. Trochę w cieniu, czy w słońcu lepiej? No, może chyba w słońcu. Ok, całe menu nagramy szybciutko dla pamiątki, dla siebie, żeby mieć później, móc się cofnąć i zobaczyć, jakie ceny. No takie sobie pomieszczonko. Ogólnie to od samego rana, 8-9 rano, bardzo duży ruch tutaj na tej głównej ulicy. To taka główna ulica, w sumie dzieli się teraz już ta ulica, ta główna to tam była troszeczkę dalej przed tym skrzyżowaniem, a teraz się rozdzieliła na dwie ulice, ale i tak dalej bardzo tłoczno i głośno. Skybar. Bardzo ładnie wygląda. Piekarnia. No tutaj dużo restauracyjek. Jakiś taki sklepów, taka handlowa ulica. Handlowa ulica. Druga apteka. Tu coś pustego. No i tak to tutaj wygląda. Mam tutaj taka jakaś też restauracyjka. O, drzewo na środku, można w nie wleźć, jak się coś zagapi. No tutaj już widzę, że też nie jest tak turystycznie bardzo. Że tutaj już nie jest tak bardzo turystycznie. Za bardzo nawet nie widać żadnych turystów, ani żadnych hoteli. Zaczyna się coraz tak bardziej po prostu po grecku. O, świnki wiszą. Masarnia. Masarnia, patrzcie, jak świnki wiszą ładnie. Tusze wiszą. Wiszą tusze. O. Kurde. Tam jest morze. Jakieś no do kilometra mniej więcej. Tam niestety już nie pójdę. Bo ruch duży, a chodnika nie ma. Nie będę szedł po asfalcie. Ale zaczyna robić się ciekawie tam. Przejdę jeszcze tutaj. Zobaczę sobie, co tutaj mają. No, tu coś opuszczone.
prostu tutaj sobie Grecy żyją. Są też jakieś apartamenty. Nie ma za bardzo gdzie tutaj iść. Tam wcześniej była taka główna ulica do góry. Znaczy nie główna, ale bardziej główna niż ta. To zaraz zobaczę jeszcze, co tam wygląda, jak tam wygląda. Tutaj to mamy księżyc na niebie. No i już chyba końcówkę tego miasteczka. Ale to koniecznie potrzebujemy wypożyczyć auto. Nie wiem, czy już mówiłem, ile kosztuje wynajem auta tutaj. To takiego małego jak to coś, to około 30-35 euro za dobę. W hotelu bez kombinowania, chodzenia, szukania. Więc jest ok. Nie ma tragedii, bo na przykład ostatnio kontaktowałem się, pozdrawiam osobę Paulinę z Fuerteventura i tam podobno nie ma samochodów na wynajem, bo jak przyszło, to bardzo mało osób tam przyjeżdżało i się po prostu nie opłacało firmom trzymać tych samochodów na wyspie i zawieźli wszystko, zawieźli, no po prostu popłynęły wszystkie na ląd do kontynentalnej Hiszpanii lub zostały sprzedane na wyspie gdzieś tam komuś, kto chciał sobie kupić, i problem jest z wynajęciem, a jak już się gdzieś coś znajdzie, to jest bardzo drogo, a tutaj raczej nie, a idę tu jeszcze do góry zobaczyć. Tak, o. Jest ok ogólnie. Tutaj takie schodki. Jest ogólnie ok. Dużo różnych sklepów. Masarnie, piekarnie, apteki. Tu jakiś komputerowy. Tutaj nie wiem. O, granaty rosną na drzewach. Chyba granat. Nie wiem, ja tam zawsze problem z tymi owocami. O, tutaj już psy szczekają. Kurde, nie wiem, czy tam iść. U mnie wystraszyły. O, dużo psów. Cisza, spokój. O, ptaki słychać. Gołębie. Nie. Pan kijem psy odgania, to tam nie idę. Pójdę może tu. Kotki, śmietniki. No, cisza tu? Ja pierdzielę. Aż się dziwnie czuję. Taka cisza. No nic, idę jeszcze. Idę jeszcze tutaj w tą stronę. Bardzo taka cisza. Samochodów nie słychać z ulicy. Nikogo tu nie ma. Wcześniej tylko psy. I taki mamy spacer dzisiaj. Robimy kroki z aplikacją yourfitway.info. Robimy kroki po wyspie dla zdrowia, dla spalenia kalorii i na w sumie wszystko. Takie spacerki są dobre. Jak sobie tak w miarę szybko idziemy, przez dobrą godzinkę, półtorej, zrobimy 7-8 km, to i poznamy fajnie tutaj wyspę, zobaczymy, co tu się dzieje, rozruszamy się trochę, spalimy kalorie, pozytywne takie dobre endorfiny się wytworzą, będziemy mieć dobry humor. Jakiś plac zabaw. Zejdźmy po tym. Jakaś restauracyjka. Wszystko już pootwierane, wszędzie już można usiąść. Na szczęście panie tutaj bez masek, które sprzedają. Ale tutaj widzę jakieś piwko raczej, czy coś. Coś do jedzenia, grill. Może kawka też by się znalazła z rana. Lody. Bardziej taki fast foodzik. I grill. Coś bym tutaj znalazł dla siebie, ale ja na razie nie jem. Staram się śniadań nie jeść. Wczoraj wyjątkowo pączek i mrożona kawa. Ale bunkry. Rola. Wymiękła, za bardzo wieje. O. Wrócimy
50 lat do tyłu w tym momencie. O, i tutaj mamy takie coś. Taki camping. Taki camping sprzed 50 lat. Kolejny samolot. O, fuck. O, grill nawet. Patrzcie się, jaki grill. A to ciekawe. O, a tam to co? To jest ciekawe coś też. Tu grill. Takie rzeczy. Kurde, no normalnie chyba w ciągu 5 minut już piąty samolot. Masakra. O, ale ten się mocno wyginął. O, miał skręt dobry. O. Ktoś sobie ten zarezerwował miejsce, żebym... Zarezerwował sobie ktoś miejsce, żeby mu... Żeby mu nie zajęli miejsca. No, to sobie wziął ten. To sobie wziął, tutaj położył ręcznik. No, tutaj nagle jest taka lekka... O, pa, ta, już jaszczurka, po na trawie siedzi jaszczurka. Ktoś to sobie elegancko... O. Ktoś to sobie zarezerwował miejsce. No, tak ma jak, dalej zarezerwowane. Tak, ma zarezerwowane i niech mu to nie ruszy. No. Ale faktycznie nie wiem, lat nie 20? 20 lat. Nikt nie ruszył. Grecja bezpieczna. Grecja bezpieczna, tak. Można spokojnie sobie tutaj zostawić na plaży. Wszystko. Ale tutaj jest osunięte, co? No. Jest normalnie tak osunięte, że... Taka cisza od razu. No. Ale dziwiasz. W ogóle prawie nie dzieje. No w ogóle prawie nie dzieje. Piękny widok tylko. Piękne góry. Piękne morze. Piękne kolory. O. Uwaga. I jakieś ładne budynki. Hotele. Wow, tutaj jakie są widoki, a to w ogóle jak ten. Jaki czerwony dywan, wejście do, właśnie nie wiem czego, do pożyczalni jakieś czy coś. Tutaj jest jakiś napis. Coś tam, to nie wiem co tam znaczy. No i tutaj takie formy. Fajowo. A no, to będzie z tego hotelu. No ja nie zauważyłem tego hotelu w ogóle, a tam hotel jest. No, kozacka. Prywatna plaża jest hotelowa, tak jest. Prywatna plaża, tutaj deska i huśtawka. Dora, huśtawka prawie jak w Tajlandii, co? Huśtawka prawie jak w Tajlandii. Grubo. Troszkę by ją mogli odmalować, no ale dobra, no. Nie będziemy się czepiać huśtawki. Prawie jak na zakrzywionej palmie. Na Dominikanie. Grubo. Ale fajnie. Tutaj to już jest zagospodarowana, porządnie plaża. Pełna kultura. Leżaczki czyściutko posprzątane. Te takie widzicie, co? Chroniące od słońca. Parasole. Tutaj to już taki nowoczesny hotel kulturka. To już nie kojarzy mi się tak z Grecją. Bo jak zobaczyłem Grecję, taką prawdziwą, tam wysuszone trawy, 40 lat temu takie budynki, samochody, jakieś różne rzeczy, gadżety, które tak jak się postawiło, tak leżą do dzisiaj, tak tutaj to już jest nowoczesność. Pełno ludzi, imprezka, baseny, dużo palm. No, tutaj już jest kozacko. O, fajowo tu, nie? Tak, ale nie słyszałem. No fajny nie tylko plac zabaw, tylko w ogóle fajny taki klimacik. Bardzo blisko morza, trawka zielona rośnie. Nie wiem. Woda z kamienia. Kąpią się ludzie? Ja się...